Siemano, dzisiaj sobie zagramy w minigierki. A dokładniej tryb Cake Wars. Czyli mniej więcej chodzi o to, że każdy tam drużyny, jest kilka drużyn. Każda ma swoją wyspę i ma ciasto, którego musi bronić. Jeśli ciasto zostanie zniszczone, to ta drużyna się już nie respi i jak wszyscy umrą, to ta drużyna wylatuje z gierki. Zobaczymy, no z randomami to różnie bywa, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. Są teamy chyba po 4. A tym razem. A tutaj się respią cegły. Tak, po 4 osoby teamy. W jednym teamie są tylko 3 osoby. Ogólnie najlepsza taktyka na początek jest taka, że zbieramy 8 cegieł. Kupujemy Sworda i wełnę i lecimy na środek. Bo na środku, jak przejmiemy punkt na środku, to będą nam się w bazie respić gwiazdy Netheru. A to jest potrzebne na ulepszenie eku, na przykład na protection, na sharpness, WQ i tak dalej. Oho. No Boże. No niestety mój team za bardzo nie myśli, oni wolą obudowywać tutaj najpierw. No niestety. Nie pykło tym razem. Mam idiotów w teamie znowu. No, typ sobie przyszedł. Ja pierdolę. Dobra. Tragedia. Przyszli sobie z drewnianymi mieczykami i nas rozpierdalają. No przecież to jest... Nie wiem, znowu dostałem takich debili do teamu, że szkoda gadać. Naprawdę. Już raczej za wiele tutaj nie ugramy, bo teraz jak ktoś nas zabije, to już się nie respimy. No niestety czasem się dostaje takich ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą o co tu chodzi. I to jest najgorsze. Gdzie ten gość jest? Nie mam pojęcia. Co wziął tamto? Nie, bo zabrakło mu wełny, okej. Pewnie wełnę, bo jak tamten punkt przyjmiemy, to będą nam się w bazie respić emeraldy. A za emeraldy można kupić diaksowe EQ i tak dalej. Dobra, mamy wełnę. No nie wiem, jak jestem solo, to raczej o środek nie powalczę za bardzo. Czy solo, no niby mam typa, ale on to tam za bardzo widzę, że nie ogarnia, stoi sobie w środku i tyle. Okej. Czemu on to tak w ogóle wysoko zbudował? Ała. Dobra, przejmujemy to. Mamy Emerald Pointa. A, tu nie można w ogóle budować. To nie za fajne. Tak, ja mam tam wskoczyć. Halo. XD? No, dalej tu już nie mogę budować. Przecież ja teraz nie wskoczę na to. To nieźle mi poszło. Budowanie. O, dobra, udało się. Dobra, respią nam się w bazie emeraldy. Póki co będziemy mieli chyba spokój, bo nie mamy już i tak ciasta. Więc tak naprawdę nie ma za bardzo po co nas atakować. Niby zostaliśmy we dwóch, ale jestem sam. Nie wiem, gdzie ten gość biega. Ja mógłbym sobie kupić co? Hełm sobie kupię. Hełm sobie kupimy i spróbujemy przejąć środek. Widzę, że reszta teamów ma wywalone na to. Więc my sobie przejmiemy środek. I uciekniemy szybko do bazy. Nie, już biegnie. I ma ulepszenie. Dobra, spróbujemy.
Ale dostał strefę, no. On już nie wie, co się dzieje. Dziękujemy, do widzenia. Zniszczymy im to, że musieli odbudować. No i tyle. Tyle mogłem zrobić. Przydałoby się jakieś kurde ulepszenia zebrać. A protection weźmiemy. Nie wiem, masz to, gościu. Dobra, rzucę mu to. No widzę, że nawet nie jest ubrany. Zagramy troszkę teamowo. Pyk, trochę emeraldów mu też rzucimy. Żeby miał kolega. Dobra, teraz kupimy sobie sharpness. No, on już sobie kupił też hełmik diamentowy. Czy jeszcze jest za 10 bucieki, okej. Na razie tak to wygląda. Na razie mamy, na razie jest spokój, lol. I tam jakiś goście się kopie, idę go rozwalić. What? Nie! Ustrzelił mnie. O my god. Dobra, polecimy jeszcze jedną. Może trafi się jakiś lepszy team. No akurat start za 10 sekund. 3, 2, 1, go. Czemu on wisi w powietrzu? A, czy jesteśmy we dwóch, na dwóch, na trzech i na czterech, okej. No tak sobie bym powiedział. Spróbujemy znowu tą taktykę. Że zbieram 8, kupuję mieczek wełnę i lecimy na środek. Mieczek, wełna i lecimy na środek. Może... O, fuck, już mi nie starczy do końca. Chyba, że to pozbieram. Dobra, starczy. To akurat jest na styk pomiędzy wyspami. Pomiędzy tymi bocznymi. Widzieliście to? Już się plan nie udał. O, my g... Nie wiem, co się stało. Lag jakiś był. Aj. Ale lipa. No teraz to już nie ma raczej nie ma sensu raczej tam biec na pałę. Nie wiem, jakiś lag był albo coś i... I unlucky trochę. Dobra, nikt nie wie, oni się tu biją. Więc my sobie to przyjmiemy na cichaczu. Dobra, mamy. Spieprzamy szybko do bazy. Po eku. O, to od razu zabuduję, chociaż tak byle jak. Żeby tak szybko nam tego nie rozwalili. I muszę sobie eku kupić, bo nie mam nic eku. 7. Dobra, za 7 już sobie klatę kupię. No już wzięli środkowy punkt. Tylko jedną gwiazdę udało nam się zebrać. Nie za ciekawie. Dobra, trzeba się ubrać full. Do końca. O, już w każdym teamie zostało dwóch. Wow, myślałem, że ktoś go bije, bo taki dźwięk. Jakby ktoś go bił. Dobra, spodnie. Jeszcze buty zostały. Buty chyba też 5 kosztują.
Dobra, idziemy powalczyć o środek. Buty. To sobie schowamy. Nikt jeszcze nie poszedł po wyspy Emeraldu. Dziwne. Dobra, przyjmiemy sobie to. Dobra, tego trzeba wyjaśnić tutaj, kumpla. No co jest? Aj. Jak to jest, że ja zawsze solo muszę być? Tak mnie to denerwuje. No trzy, no to nie zabiera. Ja w ogóle ciężko się gra z randomami. To o! Nice! Ej, już ani żółci, ani niebiescy nie mają ciasta. Czyli tylko ich zabić? I koniec. I oni już się nie będą odradzać. Ty, o, żółtych już zaraz nie będzie. Niebieskich już też nie ma, nice. Ja bym poszedł po emeraldy. Aj, nie to. Potrzebuję wełny. Dwa razy nawet. Idziemy to przejąć. Został jeden żółty i dwóch czerwonych. A ci czerwoni w ogóle nawet nie wychodzą z bazy, więc będziemy mieli przewagę. Niebieskich już nie ma, więc ja sobie wezmę, pożyczę bazy niebieskich. Sobie zbiorę rzeczy. I pójdziemy sobie... A, on już tam buduje, okej. To ja zbuduję tutaj. Aha, bo żółty to nie mój, ty. Nie wiem czemu, ale... Nie wiem czemu, ale coś... Jakoś myślałem, że... Że ja mam żółty kolor, a ja mam zielony, lol. Tak to bym go wyjaśnił, typa. No tak to lipa będzie. Dobra. Bierzemy sobie tego punkta. Idziemy tego żółtego wyjaśnić. Wyjaśnimy żółtego. I weźmiemy od niego tego Emerald Pointa. Myślę, że to może być całkiem quality zagrania. Tu nie wiem, gdzie on jest. Tutaj go nie ma. Jeszcze mu ukradnę. Nasze ciacho rozwalił. O my g. Ten żółty? Ta, o ty kurwo, idę go wyjaśnić. Śmiecia. Przez niego sam zostałem i bez ciacha. Dobra, udało się. Teraz jestem solo na dwóch, nie? Więc no... Lipa może być. Musiałbym mieć full ulepszenia plus całe diaksowe Q. A to może chwilę potrwać. Powymieniamy sobie to na emeraldy. Dobra, klata diaksowa. Dopiero mamy klatę diaksową tylko. Protection. O. Sobie jeszcze damy sharpness. No będę miał i tak przewagę, nie? Bo oni tam się bawią. Nie wiem, co oni robią. Więc tak czy siak, jak ja sobie pokupuję itemy tutaj. Diaksowe plus robię ulepszenia. To powinienem dać radę to wygrać.
19, dobra. Spodnie sobie kupimy. 8, ile trzeba? 10, dobra. Mamy 10, protection 2. Jeszcze sharpness 2 chciałbym sobie chociaż zrobić. No i akuliaksowe całe, nie? Chwilę potrwa jeszcze. Dobra, co ja potrzebuję jeszcze hełmu i butów. Hełm i buty. Dobra, no i mamy. Jeszcze jabłko ewentualnie. Złote jabłka bym mógł ogarnąć sobie. Złote jabłka. Może ender perełka jeszcze. Sharpness 2. A to jest tylko jedno złote jabłko. To nieciekawie. Powymieniamy sobie na emeraldy. O, enderperełki, zaskoczymy ich, jak wlecę do nich na bazę na enderperełce. Dobra, no myślę, że już jestem ubrany. Dobra, jeden wyjaśniony. Został ostatni. A, ja nie mam kill-offa, ale nie mają. Nie, nie mają ciacha. Nice, wygrałem. Udało mi się. A nie. Mają ciacho, lol. Ja myślałem, że oni już ciacha nie mają. To mają ciacho, czy nie mają? Kurde, nie wiem. Tamten gość już chyba wyszedł. Potrzebuję kill-offa. A jednak mają jeszcze ciacho. Dobra, to ogarniemy. Dobra, ciacha sobie wyjaśnimy. Dobra, nie ma już ciacha. No i elo, udało mi się wygrać. Taktycznie trochę czasu zeszło, ale udało się. Idziemy się.